bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z bardzo ważnej, miłej i wspaniałej, z powodu bardzo ważnej, miłej i wspaniałej uroczystości. Jesteśmy takie sprytne, wspaniałe, że zawsze sobie połączymy dzień mamy i dzień taty, więc wychodzi właśnie taka podwójna uroczystość. Bardzo gorąco witamy wszystkie mamusie i wszystkich tatusiów. Zawsze można na Was liczyć i mam nadzieję, że również na wielkie brawa będzie można liczyć, bo naprawdę dzieci się bardzo, bardzo starały. I my zresztą też. Także serdecznie zapraszamy do wysłuchania, myślę, że tylko ciepły słów, prawda? Proszę bardzo, zaczynamy. Kto ważniejszy jest dla dziecka? Tata czy mama? Sprawa jest skomplikowana. Więc komisja sędziowska zostanie powołana. Niech rozwiążą niełatwą zagadkę. Kogo i za co kochać bardziej? Ojca czy matkę? Po prawej zasiadł w wolnicy ojcowskiego stanowiska, a po lewej wsi komu matka bardziej bliska? Proszę zaczynać. Sąd idzie. Sędziowska komisja wysłucha Państwa opinii. Udzielamy głosu kolejno przedstawicielom obu stron. Proszę zaczynać. Mama biega po kuchni ze ścierką za kurzakiem z fotelku. Tato biega po pokojach, fajką z książką w pomysłaczu. Mama wszystkiego w domu dogląda, a tata tylko telewizję ogląda. Ogląda wiadomości, czyta gazety. Dzięki temu dużo wie i opowiada mi, co na świecie dzieje się. Cukierki, wafelki, wszystkie słodycze, to dla mnie pytanie. Nie, nie, Mikołaj. Mama jest tak zaszatowana, że ciągle chodzi niewyspana. Gotuje, pracuje i sporta, po całym domu zawsze się uprząta. Mama tylko się uprząta, a tato prawdziwie sprząta i zawsze przy tym dobrze wygląda. Cukierki, wafelki, wszystkie słodycze, to dla mnie pycha na życie. Mama bardzo często je kupuje, lecz potem ze mną potem wystarczy. Tatuś sobie męczą się w pracy, dlatego są tacy bogaci. Tato do skarbonki pieniążki mi wkłada, a mama tylko gada. Tato to złota rączka, wszystko w nich naprawi, reperuje różne elektroniczne rzeczy, więc w domu żaden sprzęt nie skrzeczy. Mama naprawą sprzętów się nie trudzi, ma pod ręką właściwych ludzi i rączek sobie nie pobrudzi, jak się coś zepsuje, nowy sprzęt kupuje. Choć czasami tato nie strofuje i musztruje, zaraz tego żałuje, przeprasza i żartuje. Mama dobrocią nie ujmuje, zawsze przy niej dobrze się czuje. Jest stale uśmiechnięta, nie tylko od święta. Bardzo mnie ratuje, gdy w sklepie mi coś kupuje. Mama ładnie wygląda, często chodzi do przeciera i ma na pierwszy moment. Albo nawet gaz na pijak dobrze wygląda. Tacie nie chce się pracować, woli Leniu chować. Tato nie prasuje, nie gotuje, po całym Boże dzięki pracy hamuje. Więc jest trochę czasu, ładna błyska za mną w domu. Mama do sklepu biega, że nie widzę, cierpi szaty śliwe dziennie. Tato rodzinkę zabiera do marketu na zakupy i płaci za to, co mama cebuli do zupy. Gdy choruje, mama troskliwie się mną opiekuje. Tato pozwala mi iść spać późnym wieczorem i dzieli się z dobrym humorem. Mama jest ciepła i czuła. Zawsze mnie rozumie i z rozumowaniem zobaczyć umiem, bo z nią o wszystkim porozmawiać,
umie przegonić moje największe smutki i troski. Jestem jej wdzięczna za to, bo dzięki niej zawsze w sercu mam lato. Na kłopoty najlepszy tato. W weekendy zabiera mnie na wycieczki. Uczy, jak się jeździ na rolkach, na łyżwach oraz na rowerze. Jak znajdzie czas na spacer, nas zabierze. Mama sprawdza, czy dobrze odrobiłem lekcję. Zrobi za mnie rysunek na plastykę. Ja to nawet nie. Tato pomaga wnuce, dobrze zna ortografię, za to szybko poprawię. Mama dopiesza mnie stale, a to nie przeszkadza mi wcale. Tato dumny jest z moich sukcesów. Uczy mnie pływać rybką, krawędzią i delfinkiem. Zadowolony ze mnie robi wesołą minę. Wysłuchaliśmy obu stron. Lecz racji nie możemy przyznać nikomu. Naszym zdaniem oboje rodzice potrzebni są dziecku w domu. Kiedy deszcz kapie i straszy, gdy muszę rozjeść stale szkaszy, gdy rower wciąż łańcuch gubi, gdy myślę, że nikt mnie nie lubi, wtedy przytulić się muszę do taty szybko. Tato śladuje mnie jak zwykle srebrną rybką. Pożartuje, wrąca pszczyczka i pomoże. Rower jedzie, kasza pyszna, a deszcz nie wpada sobie na dworze. Kiedy zła, wraca z podwórka, bo wreszta posła uczulka. Gdy mnie pan szkolka, to co robię, toż pytanie, wtedy przytul się do mamy, muszę szybko. Więc sukience ukryć i na bek zapytku. Razem z mamą zawsze jadę w stresu dziurę, a dziura siedzi będą mury. Przytulić się do mamy, najpewniejszy to ratunek i pociecha. Przytulić się do taty i już smutek, i już zmartwienia mi ucieka. Ile ryb żyje w morzu, ile ptaków jest przed oczu, ile gwiazd na niebie śni. Tyle, mamo, co na świecie dni radosnych, twoje dzieci, dzisiaj szczęściam rzuci. Droga mamo, niech pogoda w życiu twemu stale świeci. Niech pogodę sił ci do nas teraz i od twoich dzieci. Wszystkie stojące tu dzieci z okazji Ojców Święta życzą, by buzia każdego tatusia często była uśmiechnięta. Wszystkie wasze marzenia, które są lub będą w przyszłości, niech nie ulecą z cichych westchnień, lecz niech się spełnią w całości.